Ej, cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, ludziska. Ja jestem Shoreheim. A to jest kolejny odcinek God of War. Co to jest? Niech mi ktoś powie. To ty tu, nie powinno mnie tu być. Zimno tu. Szybko, daj mi swoje ostrza. Po co? Powiedziałem, że pomogę i to zrobię. Dobra. Dalej! Mój sprzęt jest w Midgardzie. Zaraz wracam. Chyba ci ich nie podwędził, nie? Miejmy nadzieję. Nie tego. Już? Teraz poradzą sobie z wichrami Hel. Wyceluj ostrzami w tę magiczną, świecącą część i rzuć! Wichry Hel są bardzo niestabilne, można je utrzymać tylko przez 10 sekund, zanim wrócę do ostatniego wichrołapa. Teraz wyceluj ostrza w wichrołap. To taka mała kulka. Widzisz? Teraz możesz wchłaniać i uwalniać wichry Hel, kiedy tylko zechcesz. Nie ma za co i do widzenia. Dzięki, ziomek. Czasem sobie myślę, czy w niego było... Które jaja? ...nie wybuchło. Za długo nam się zeszło. Zabiorę to i rzucam w to. Ej, zajebiste. Kurwa, co jest z tymi duszami nie tak? No jeszcze was tu brakowało. No i tu małe jak ty zaraz, kurwa, potnę na kawałki. To porałuję, żeś wyszedł do tego piekła. Gnoju! Kurwa, widzisz mi? On mnie ewidentnie mnie zobaczył. Już go nie ma. Tu nie wejdę, Atreusa potrzebuję. Dawać mi te wichry. Za daleko. Teraz zbij. W ogóle zajebiście to wygląda, ten efekt. Jak to się tak świeci na zielono. Zawsze mi się taki kolor podoba. Jezus Kratos, co ty tak? Jep. Łop. O ty gnojku. Potniemy was wszystkich. Pięknie, Kratos. Czy tędy mogę się dostać? Ej, tu jest kolejne wejście w górę. Jest szansa, że tutaj znajdziemy... artefakt? Chyba nie. Chyba dopiero jak się przedostaniemy tam, także... zlatujemy tu, te dusze mnie irytują. Aha, on tu wróci, dobra. Mam pomysł. Dobra, biegiem. Czasowych zagadek nie lubimy generalnie. Oj, nie lubimy czasowych zagadek. Ale no jak mus, to mus, nie? Jak to mówią. No dobra, tutaj tego nie potrzebowałem. Myślałem, że będę potrzebował. Wybacz, bracie. Wciąż nie mogę przestać o tym myśleć. O czym? Zeus to twój ojciec? A może? Teraz najpierw musimy się wydostać z Hel. Nie sposób temu zaprzeczyć. W takim razie pokontempluję to w milczeniu. Zrób, co uważasz za słuszne, a ja muszę się dostać jak najszybciej do wyjścia. Nie przejdę. I co teraz? To muszę wziąć, przenieść tu. Nie. Tu jest. To by było zbyt proste. Teraz możemy otworzyć drzwi. Hadong! Tu teraz się coś wydarzy. Ta kamera jest zbyt taka... no... okej, tu coś mogę zrobić. Kurde. Jak ja ci zaraz pizna, synek. Jak ja ci...
Przestań, mam je, nie? A, nie wolno, nie wolno. No i co? Mam tarczę, Misiu. Nie są żadne czary straszne. Rozumiesz to? Mam nadzieję. Dobrze, ale... Mamy tutaj... te... wichrołapy. Tylko nie widzę, skąd możemy sobie wziąć te piaski. Hel, czy jak to się tam nazywało. Może tu coś jest. Chyba, że z drzwi. Przenosimy sobie to coraz bliżej tym sposobem. Dobrze, to co mi to daje? To mogę wskoczyć w ogóle. Tu też mogę wskoczyć, tu mam skrzyneczkę. Dobrze, tu mamy jeszcze to dziadostwo, więc... Gdzieście są? Za tobą! Za tobą, bracie! Dobra, zgon, zgon. Wszyscy, wszyscy. Pięknie, to teraz możemy wziąć to. I dokąd ja to mogę przenieść, co? Za tobą! Uwaga! Te gnojki są irytujące. Dobra. Ale przynajmniej nie są trudne do zabicia. Tu jest miejsce, do którego mogę to przenieść. Dobra, zajebiście. Więc musimy się po raz kolejny wrócić. Złapać to cholerstwo. Cyk. No kurwa. Czemu nie działa? A dobra, tu jest jeszcze jeden. Nie widziałem. W ogóle nie mam pomysłu, po co my to w ogóle bierzemy ze sobą, nie? Cyk, 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 cyk. I biegniemy dalej. Dobra, przekręcone. Czy mogę to? Uważaj z tyłu! Dobra, ich mamy z głowy. Czy możemy to zebrać z tej strony? Możemy. Szkoda, że się nie przypatrzyłem, gdzie to mogę zanieść, nie? Tu nie muszę. Strzelam, że mogę z tym zbiec na dół. O właśnie. Naprawdę nie zdążyłem. Jasny gwint. No to jeszcze raz. O, lender, no. Let's go. No, kurwa! Dobra. Dobra, otwarte, kochani. Mamy skrzynę. Mamy skrzynę. Wielką, złotą skrzynę. Pięknie. I nowy atak runiczny. Cyklon chaosu. Ciach, 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 ciach. Zajebiście to wygląda. Nie ulepszamy na razie. A czy ja mogę zrobić w ogóle broń ostrza? Nie, bo to jest mocny runiczny atak.
No to co? Spróbujemy. No takie... Takie no. W miarę. Niech będzie. Lecimy do drzwi. I wracamy do chłopca. Najwyższa pora, nie? I tak jestem w szoku, że żadna... Kurwa, przeklęta siła nas nie powstrzymała. Jesteś! Wracaj szybko do swojego dzieciaka! Ciutko. Najpierw trzeba ostrzał ulepszyć. Rękojeść możemy zrobić. Precyzyjne, śmiercionośne. Szczęście, wita i obrona. Bieremy to. Stwórz. Wybierz. Brzydkie są jak noc, ale... Rękojeść ostrzy. Możemy ulepszyć. Ulepszamy. Zajebiście! Jeszcze nam siła wzrosła. Mamy czwarty poziom? A nie... Piąty? Chyba, że osobno jest... jakby liczony poziom z lewiatanem i z ostrzami. Nie wiem. W każdym razie, moi kochani, biegniemy do Bifrostu. Musimy wrócić do Midgardu. Chociaż tak jak mówię, jestem w szoku, że bez żadnych kłopotów się to odbyło. Aflheim, Jotunheim, Vanheim. Co tam było napisane? Odin odciął dostęp do tego świata. Muspelheim, Niflheim, Asgard. A nie, kurwa. Zapominam, że za każdym razem, że do Midgardu się po prostu wciska przycisk i się leci. W końcu to wszystko rozumiem. Dobrze, ile razy jeszcze do tego będziesz wracał? Dam sobie upasa ducha Sparty. Nie nazywaj mnie tak głowo. Nie zrozum mnie źle, bracie. Z tego co wiem, Panteon sam się o to prosił. Mimo wszystko, to niemałe zaskoczenie. Nie znosisz bogów, ale całkiem sporo cię z nimi łączy, prawda? Zajebiście wygląda w takich zielono-niebieskich kolorach. On nie może się dowiedzieć. Bzdura, bracie, z całym szacunkiem. Musi się dowiedzieć. Nie znając prawdy, nie pozna siebie. Dobra, rozumiem. Nienawidzisz bogów, wszystkich bez wyjątku. Nieprzypadkowo włączając i ciebie. A także twojego syna. Nie rozumiesz? On to wyczuwa. Nie ma wpływu na to, kim jest. Nic nawet nie poradzi, bo nie raczyłeś powiedzieć mu prawdy. To wszystko się ze sobą wiąże. Zabraniam ci o tym. Młody się i tak pewnie prędzej czy później dowie. Mogę się założyć. Jak nie od nas, to od kogoś, kto to odkryje. Ej, kojarzysz tamten skrót między światami? Ulepszyłem go. Albo żem go popsuł. Jest nam potrzebny. Przecież wiem. Słuchaj, capnąłem kilka haustów wichru w Hel, co by nie był tylko jednostronny. Teraz możesz podróżować tam i nazad. Jakże mnie skiepścił. No to uroczo. Chodźmy do Freyi. Doskonała myśl, bracie. Mogę już? Mogę? Tak? Włączyłeś. Być może napotkasz jakieś dziwy, ale dasz radę. Czyli będziemy się jeszcze tłukli w trakcie... Ale nie wszędzie mogę się dostać. Chyba, że teraz nie mogę się wszędzie dostać, ale jak skończę wątek główny, to będę mógł. Może tak być. Szybko do chłopca. Jak najszybciej do chłopca. O dziwo, nic się nie wydarzyło. Ku mojemu zdziwieniu. Tego nie było w planie. Ale nic to. Wspomniał o dziwach. Śpieszmy się. Czego nie było w planie? Co się wydarzyło? Pewnie za szybko przebiegłem, temu nie widzę. Serce. Masz. Do garnka je włożę znowu? No tak. Czyli jednak było potrzebne. Wciąż jest chory. Mogę zbić gorączkę, ale by wyzdrowiał... Musi poznać prawdę o swym pochodzeniu. Okej. To nie takie proste. Pomóż mi go podnieść. Młody, wstawaj!
Musimy iść podróżować dalej. Mówiłam ci, że też mam syna. Bardzo dawno go nie widziałam. Gdy się urodził, runy przepowiedziały mu śmierć. Okej. Okay. Dziecko w moich ramionach było takie małe i bezbronne. Wiedziałam, że zrobię wszystko, by je chronić. I co zrobiłaś? Ze względu na cenę. Oczywiście wszystko to zrobiłam dla siebie. Moje pragnienia i obawy stały się ważniejsze niż on. I nie dojrzałam jego pogardy, dopóki nie było za późno. Nie popełniaj mojego błędu. No dobrze, ale kim jest twój syn? Kurwa, powiedz coś! Jak wszystko, gdy chodzi o twoje dziecko. To przekleństwo. Chłopiec jest przeklęty. Przeklęty przez co? Nie odchodź beze mnie. Nie mam zamiaru, młody. Nie odejdę. Przeklęty przez to, co ciebie trapi? Nie bądź cham i prostak. Czuję się lepiej. Widzę. Czy może dalej podróżować? Na razie tak. To znaczy na razie tak. To się nie powtórzy. Na chillku, młody. Obiecuję. Dopilnuj, żeby tak było. Nie skomentował naszych nowych ostrzy. Freya, nie zapomnę o tym. No i suru. Mamy ukończony kolejny element. Dzięki. Opowieści. Zasługa twojego ojca. Zostań jeszcze, odpocznij. Dość już pomogłaś. Fajnie ten las tam wygląda w tle. Zawsze jesteście tu mile widziani. Ciekawe, czy tu się da dojrzeć coś. Czy to się zmienia jakoś. Nie byłoby to głupie. Dobra, wyjdźmy stąd. Prawda? Jak się tego domyśliłem? Bo to wygląda jak kryształ z Bifrostu. I wiem, że po drugiej stronie jest co innego. Jesteś smutna. Naprawdę mądry z ciebie chłopak. Tak, to okno z miejsca, które opuściłam dawno temu. Zajeba okno. To, co się stało w Alfheimie. Ty utknęłaś w Midgardzie, prawda? Taki dar otrzymałam od męża w chwili naszej rozłąki. Dlaczego Odin cię uwięził? Zrobiłby to i dla samego okrucieństwa. Młody, patrz jaki staruszek ma fajne te ostrza na plecach, a nie przejmujesz jakimś Vanaheimem. Stanowili dla asów zagrożenie. Nim nasz ślub zapewnił pokój. Wielu Vanów sądzi teraz, że ich zdradziłam. Chuje. Owoc mojego poświęcenia. Nienawiść własnego ludu. Więżąc mnie tutaj, upewnia się, że tego nie naprawię. To jest jakaś runa w ogóle na tym, na dywanie. Gdzie to? Śmieszne. Znaczy no, na dywanie. Tak się zastanawiałem, dlaczego mieszkasz pod ślubiem? Był moim pierwszym przyjacielem w Midgardzie. Zaoferował mi schronienie, a w zamian ja ochraniam go przed zagrożeniami z lasu. Jak? Złoty dzik, wielki żółw. Jeszcze jeleń, jeszcze jeleń. Przyjaciół. To jest taki Timon i Pumba, tylko w wersji kurwa nordyckiej. Możemy już, Atreusie. Dziękuję. Wychodzimy. No dobrze. Zanim Modi nieuprzejmie nam przerwał, mieliśmy zacząć zwiedzanie skarbca Tyra. Tak. I znaleźć czarną runę. Chłopcze, znasz dalszą drogę? No nie wiem. Pewnie, że wiesz. Znajdźmy łódź. Niech będzie. Poszukajmy łodzi. No dobrze. No jakiś taki przybity, nie? Patrz, pato. E, młody, pa. Pato, bo nie widziałeś tego wcześniej, patrz.
Widzisz? Patrz, jakie mogę robić takie. Siu, 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 bździu. Jeps, jeps. I mogę tym jeszcze patrz, mogę tak. Op, jakbyś chciał z bliska zobaczyć. Patrz, jakie fajne. Młody. Młody masz, zobacz. Zobacz, jakie fajne. Patrz, mogę. Nawet jak ci będzie ciepło, to mogę ci wiatrak robić, powietrze, no. Chłodniej trochę. Młody, młody, no powiedz coś. Ja temyt. No powiedz coś. Patrz, jak staruszek chłodek robi, no. Hamstwo. A siekierę skomentujesz? Tak myślałem. Dobra, kochani, odzyskaliśmy zdrowie syna, jeśli można tak powiedzieć. Jeżeli odcinek wam się podobał, to nie zapomnijcie czegoś po sobie zostawić. Będę naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny. I co? Trzymajcie się, do usłyszenia kolejnym razem. Hej, hej!